Parę dni temu wymienialiśmy wiadomości na Instagramie. Pisałem do ciebie, że dużo jeździsz, mówisz, noga podaje, więc jeżdżę. No i dzisiaj był dowód na to, że ta noga podaje. Bardzo mocno jechałeś, trzymałeś się bardzo blisko Krzyśka, niewiele zabrakło do wygranej. No tak naprawdę w tym roku ktoś chyba był tak blisko Krzyśka, mi się wydaje, że na ten cały rok to Krzysiek był poza zasięgiem. W tym roku gdzieś tam się zbliżył, znaczy w tym roku, na tym wyścigu gdzieś tam mógł czuć moją presję, no ale no mimo to i tak byłem drugi, więc nie wygrałem, no trudno. A co do dyspozycji, no to tak myślę, że od 2 miesięcy no ona jest na dobrym poziomie i tak i czuję się naprawdę dobrze. Żałujesz w takim razie, że sezon się kończy? Czy jeszcze myślisz o jakichś startach takich, które są jakby pośrednio docelowymi? Mistrzostwa Polski w maratonie? Tak, ten maraton pojadę, ale to tak, no chciałbym się miło zaskoczyć tak naprawdę. Nie mam żadnego jakiegoś celu najwyższego, zwycięstwa. Na pewno no, będę walczył, ale chciałbym siebie zaskoczyć. Coś dalej, no chyba będę kończył sezon raczej gdzieś tam, no jutro się ścigam na szosie, na kryterium w Wieluniu. Gdzieś po tych mistrzostwach Polski znowu jakiś wyścig Puchar Polski szosowy mam w planie. No i chyba to będzie koniec ścigania w tym roku. W zeszłym roku widzieliśmy cię na przełajach, które chyba po raz pierwszy się u ciebie pojawiło od chyba młodzika, czy jakoś tak. Też myślisz o tym w tym roku? Albo inaczej zapytam, zanim to. Co ci dały te przełaje? Z tej perspektywy. No, czy coś ci dały? No na pewno coś dało, na pewno. No myślę, że w błocie zazwyczaj sobie jakoś dobrze radziłem. No ten przełaj na pewno to jakby podbudował. Ale gdzieś taka dynamika, wyjście po zakręcie, szczególnie na początku sezonu bardzo to czułem. Jak usiadłem na rower MTB, te wyjście z zakrętu to jednak jest. No i moim zdaniem gdzieś tam jestem szybszy na takich fragmentach. Takie fragmenty czasami mogą się wydawać głupie, ale gdzieś tam na płaskich odcinkach jakieś małe eski pomiędzy drzewami, coś, spryt, więc to bardzo pomaga. No nasze trasy przełajowe są zazwyczaj kręte i tak naprawdę wygrywa się płynnością bardziej niż siłą, no więc na pewno coś dały. Czyli to trochę też dowód na to, że mimo wielu lat doświadczeń nadal można się rozwijać jeszcze na rowerze, nie tylko w sensie samej dyspozycji, ale też techniki i tych wszystkich małych elementów. Dokładnie, no myślę, że nie ma co się skupiać na jednej odmianie kolarstwa, gdzieś wyścigi szosowe, które tam przejechałem w tym roku, też bardzo dużo dają. Gdzieś no ta noga to jest dużo lepsza po wyścigach szosowych, tak samo jak po przełaju. No myślę, takie zalecenie dla młodych zawodników, żeby wszystkiego spróbowali, żeby wszystkiego próbowali i po prostu jedną odmianą uzupełniają kolejną odmianę. No, kolarstwo górskie można uzupełnić szosą, można przełajem, tak samo szosę można uzupełnić MTB, tak samo przełaj można uzupełnić MTB i to tak się jest takie jedno wielkie koło. Wracając do pytania o przełaje, będziemy się widzieli na przełajach, czy jeszcze nie wiesz? Chciałbym. Chciałbym zacząć sezon gdzieś pod koniec listopada. No najpierw po sezonie chciałbym dobrze odpocząć z miesiąc i powoli tak być sezon przełajowy i gdzieś spróbować swoich sił. Myślę, że na polskim podwórku, gdzieś może na wyścigach w Czechach i to mi wystarczy. No, mieszkając na południu masz blisko do Czech, a tych wyścigów tu jest dużo i są też wysoko obsadzone i dobrze zorganizowane. Tak. Do Czech bardzo bliziutko, a w Polsce w sumie też wszystko zazwyczaj na dole jest, więc też jest blisko. No lubię takie ściganie, bo to taki przełaj to jest w ogóle całkowicie co innego. Na MTB przyjeżdża się, trzeba poćwiczyć tą trasę, wjeździć się, a na ten przełaj wystarczy przejechać przed startem gdzieś tam dwie rundy i już wiadomo, co z czym się je i to jest fajne, że to jest szybka akcja, szybki wyścig i nie trzeba wcale jakiegoś wielkiego jakby wielkie logistyki na te zawody. Super. Filip, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gratuluję sezonu. Trzymamy kciuki za kolejny. Dziękuję bardzo. Dzięki.